dzisiaj cztery klucze na zielonym, nie na różowym, bo różowy się był uprzejmy zabrudzić przez mojego kota Borysa. Także no, dzisiaj nowy anturaż, kochani moi. Cztery klucze, taroskop na najbliższy tydzień. Wybieracie swój rozkład po kolorze klucza, złoty, różowy, zielony, biały, albo po kolorze ulubionej oprawki tarota, z tarot słowiańskich legend, tarot gnomów, słowiański tarot złotego koła życia i tarot zaczarowanego lasu. Kochani moi, taroskop, pamiętajcie, że w każdym moim filmie, nie tylko cztery klucze, ale w każdym moim filmie time kody, czyli kody czasowe macie podpięte pod każdym filmem w komentarzach. To jest teleport, który Was wysyła natychmiast do tego rozkładu, który wybraliście, ale bardzo cenię tych, którzy słuchają, jak ja sobie przedmowę jakąś robię. Takich kocham szczególnie. Kochani moi, no to co? No to ode mnie dla Was, taroskop, jedziemy. 1, 2, 3, 4. Złoty klucz i tarot z słowiańskich legend. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Szóstka mieczy. Kochani, wiele spraw będzie się zmieniać. Możecie mieć poczucie, tak jakby rzeczywiście dosłownie płyniemy na drugi brzeg. Innymi słowy, tydzień, który wnosi duże przemiany, nowe horyzonty myślowe. Wiele aspektów takich, gdzie trzeba będzie stawić czoła swoim dobrze pojętym lękom i nie bać się wyzwań, albowiem dobre i szerokie wody kosmosu chcą wam jak gdyby pomóc przez wszystkie sytuacje, które zdarzają się w tygodniu, chcą Wam pomóc w to, żebyście wyszli na tak zwaną prostą. Dobra, sprawy portfela, czyli pieniądza. Wow, jak tu pięknie, siódemka monet, podlewamy te słonecznikowe pole, rosną tutaj, nie wiem, procenty na kontach, czy też Wasze portfele po prostu stają się tłuściutkie, ale to jest przyrost, jakby na pewne rzeczy trzeba poczekać faktycznie, ale no tu jest piękna energia, innymi słowy pęcznijemy, mówią pieniądze, rośniemy, kochani. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, trudna energia, taka, która mówi, że może się zadziać coś hardkorowo i z przytupem, wywrotowo, ale pamiętajcie, że to jest energia wieży, to jest zawsze energia, która nas wyswobadza z czegoś, co od dawna było niepotrzebne. Tu należy się wykazać na polu pracy spokojem i zaufaniem do sił wyższych i obserwowaniem tego, co się dzieje jak gdyby wokół Was. Być może nawet to chodzi o Waszych jakichś tam, rozumiecie, rywali, czy takie osoby, które no, coś tutaj będzie chciało, jak to się mówi, odejść, wybuchnąć, jakby pójść z przytupem. Ale nie bójmy się tego. Błagam Was, kochani, bądźmy, wiecie, bądźmy świadomi tego, co się dzieje z arkonowego punktu widzenia. Jeśli ktoś miał odejść z przytupem, niech odejdzie. Cza, cza, cza. I po prostu na drogę mu jeszcze tam, wiecie, suchy prowiant. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj pewnego rodzaju niespodzianki, tu rozkwita, pewnego rodzaju niespodzianki się szykują, kochani moi. Ten tydzień może być bardzo ognisty, ten tydzień może być bardzo dużo wnoszący do Waszego pola uczuciowego, takich zdarzeń, które powodują, że gdzieś tam jakby kosmos Wam pokazuje, gdzie jest Wasza jakaś tam, nazwijmy to, bratnia dusza, ale bratnia dusza, błagam, bez gloryfikowania, w sensie, że ojej, mój bliźniaczy płomień już do mnie przyszedł, tylko ja mówię tak dosłownie, tak jakby po ludzku, jakaś bratnia dusza tutaj idzie w Wasze życie, która będzie Wam podpowiadać na polu emocjonalnym, jak tutaj czynić, żeby było dobrze. Coś takiego tu się dzieje. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, ależ tu sielanka, tu po prostu, kochani, nawet jak mieliście ciche dni, to teraz będą dni po prostu łagodne i miodem płynące.
Posłuchajcie, dziesiątka pucharów to mówi, że rzeczywiście wszystko to, co się tyczy waszej pary, spraw waszej rodziny, wszystko to w tym tygodniu jakby dla was najważniejsze. Praca być może odejdzie na dalszy plan. Nieważne, co by się tam działo za oknami waszego domu, tu jest jakby kochająca, piękna, wspierająca się para, jedność, porozumienie, szczęście, jakieś miłe wydarzenia. Takie piękne rzeczy. Jeśli chodzi o zdrowie, kochani moi, czakra waszego serca albo dosłownie wasze serce potrzebuje wspomagania. Czyli albo jak się dawno tam, jak czujecie, że coś się naprawdę dzieje nie tak, nie życzę nikomu, może jakiś odsetek tu ludzi jest, to idźcie przebadać to wasze serducho, tak? Czego mu tam potrzeba? Ale dla całej reszty jak gdyby czakra serducha mówi: oczyszczaj i odtruwaj. Ulecz mnie, pomóż mi, bo ja staram się wyjść jak gdyby piękną energią na ten świat, a coś tu potrzebuje jak gdyby uleczenia. Medytacje, olejki wonne na czakrę serca, które odpowiadają tej czakrze i tak dalej, to wszystko jest wasze. Serducho. W tym tygodniu zwróćcie uwagę na wasze serducho. I teraz tak. Jeśli chodzi o podpowiedź dla tych z was, którzy uważają, że aniołowie, jak zwykle aniołowie, wybryknęli mi z całej talii, że aniołowie są podpowiadaczami, to tutaj macie wzbogacasz życie swoją osobą. I któryś raz już wychodzi tutaj jakieś podium, jakiś konkurs do wygrania, albo nie wiem, wysłaliście jakiś list gdzieś. No. Dobra, teraz jest tak. Podpowiedzi dla tych z was. Musicie wybaczyć moim rękom, bo ja czasami mam... mam tak czasami, że miałem po prostu moje paluszki. I jeśli utknąłeś, to uważaj, że to jest część tańca. Innymi słowy, jak się potknąłeś na tej drodze, na ścieżce życia, to wiedz, że inni tego nie zauważą, jeśli ty tego również nie pokażesz. Kochani moi, podpowiedź od diabełków była dla was. Życzę wam wszystkim pięknego tygodnia. Pa, pa. Klucz i tarot gnomów. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się i patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Wow, słońce, no kochani moi. Co by się nie działo, jakie by tam przeciwności losu nie były, albo słońce oświetla wszystko. Słońce mówi, że tydzień bardzo szczęśliwy. Może niektórzy z was dosłownie będą leżeć, jak to się mówi, gdzieś tam na plażach, a ci, którzy w pracy, rzeczywiście będą mieli szczęśliwy tydzień, w którym wiele spraw się wyjaśni, pozytywnie będą jakieś takie zdarzenia się rozgrywały dla was. Super. Patrzmy na pole portfela, czyli pieniądze wasze. Kochani, tutaj wskazane jest w tym tygodniu, tak jakby mimo tego, że tutaj tak jakby wszystko cieplutko i tak dalej, nie znaczy, że tu jest źle, ale pewnego rodzaju ostrożność wskazana. Królowa Mieczy mówi o tym: administruj, dbaj, zarządzaj, no weź pod kontrolę te swoje wydatki. Nie szastaj. Być może pieniędzmi, a jeśli już chcesz szastać, to szastaj z głową, tak bym powiedziała. To wam pole pieniądza mówi w tym tygodniu. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, ale tu macie fartowny tydzień, szósteczka monet, posłuchajcie, w pracy, w szkole, czy tam na uczelni, jakieś momenty takie, kiedy rzeczywiście można złowić jakiś swój skarb, w sensie, czy to będzie dobra oferta, czy ktoś was zauważy, czy wreszcie przyjdzie jakaś taki moment, na który dawno czekacie. To jest dla każdego, bo to jest rozkład ogólny, alternatywna sprawa, ale szóstka denarów mówi o tym, że tutaj przychodzą nader szczęśliwe okoliczności dla was na tym polu pracy, no albo szkoły. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, panie, panowie, w tym tygodniu nie warto się bać inicjatywy. Innymi słowy, dziewczyny, ja nie namawiam, żebyście biegały, jak to się mówi, z kołczanem strzał niczym amor po mieście i strzelały w facetów, ale niemniej jednak, panie, panowie, bo to się tyczy obu płci, niby tutaj król buław, żeby się nie bać inicjatywy. Innymi słowy,
nie bójcie się zrobić otwartego spotkania towarzyskiego, gdzieś tam wychodzić do świata i do ludzi, bo poprzez inicjatywę w tym tygodniu płynie do Was szczęście i możliwość poznania kogoś, kto naprawdę Was zafascynuje. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tu jak ciepło, jak miękko się zrobiło, po prostu, kochani, Wy będziecie niczym dwa gołąbki, po prostu tutaj domowe zajęcia, porządeczki, co tam chcecie, planowanie jakichś tam wycieczek, wakacji, ale wszystko w domowych pieleszach się tu pokazuje i dosłownie taka bardzo miła atmosfera, także cudowna energia. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, Czwórka Mieczy mówi o tym, że warto, wiecie co, warto zwrócić uwagę na to, że od dłuższego czasu zapewne w całym Waszym życiu jest moment taki, kiedy jest ciało przeciążone. Tutaj ciało do Was mówi, podziel włos na dwoje, daj mi odpocząć, daj sobie moment taki, kiedy będziemy mogli poleżeć po prostu pod, nie wiem, pod gruszą, pod drzewem, odpocząć. Wręcz tu jest o odpoczynku wszystko. Od Waszego ciała prośba. Dobra. Jeśli chodzi teraz tak, podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że anioły to jest ta ekipa, która im podpowiada, to od nich idzie taka podpowiedź. Bądź uprzejmy. Wow. Czy aniołowie Wam muszą to podpowiadać? Nie wiem. Teraz podpowiedź dla tych z Was, którzy uważają, że różki, widełki, czyli diabełki, to jest ich ekipa podpowiadająca, to tutaj macie coś takiego. Kochani, bierzcie na klatę wszystkie te wyzwania, które mają czelność stanąć przed Wami. Są na tyle głupie, że mają czelność stanąć przed Wami. O tym mówi ta karta. Czyli alleluja i do przodu. Dobrze, teraz podkowa. Dobro, szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. I wreszcie rozkład numer 3 i tarot słowiańskich Złotego Koła Życia i Zielony Klucz. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Piątka Mieczy. Kochani, warto odpuścić wszelkiego rodzaju wewnętrzne konflikty, waśni w świecie baśni i tak dalej. Innymi słowy, w tym tygodniu postawa na mistrza Zen szczególnie wskazana. Nie wchodzimy w żadne konfrontacje takie złośliwe. Odpuszczamy, po prostu odpuszczamy, mówi ten tydzień. Wyjdziesz na tym lepiej. Odpuść to sobie, odpuść to sobie. Dobra, jeśli chodzi o pole pieniądza, wow! Karta Gwiazda. Kochani, tutaj coś takiego się może wydarzyć, co spowoduje, że będzie uśmiech szeroki na Waszej twarzy, taki uśmiech małego rekinka finansowego, tak to powiem. I tego Wam serdecznie życzę, bo karta Gwiazda mówi o jakimś w nader przyjemnym wydarzeniu, które wpłynie w przyszłości na Wasze finanse także ho-ho, więc życzę, żeby te uśmiechy rekinka były jak najszersze. Jeśli chodzi o pole praca, biznes, szkoła, uczelnia, a tutaj dziesiątka kielichów, matko, tydzień taki, który mówi Wam odpuść, wszystko jest pod kontrolą. A posłuchajcie, na polu pracy wszystkie sprawy, które gdzieś tam mieliście, jakieś tam obawy i tak dalej, one tak jakby same chcą się załatwić w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tutaj jest wskazany luz i dystans, jakieś takie szczęście idzie mi na tym polu pracy i biznesu i szkoły i uczelni, tylko po prostu odpuśćcie wszelkiego rodzaju troski i ewentualne swary, jeśli takie były wcześniej. Wszystko się ułoży. Dobra, jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duet... O, nie, solistami. Tutaj mamy solistów, sorry. No widzicie? Karta Kochankowie. Kochani moi, w tym tygodniu, ja poważnie mówię, tu jest szansa poznania osoby, która będzie znacząca w Waszym życiu. Być może nawet będziecie wybierali między dwoma osobami,
ale nie zamykajcie się na to, co Wam daruje los w tym tygodniu. W sensie, no, tak jak mówię, coś się tutaj odkryje na polu uczuciowym, jakiś wybór, jakieś piękne perspektywy. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, paź mieczy. A wskazana ostrożność dla Waszej pary, ale powiem tak, wewnątrz rodziny, wewnątrz pary wskazane, żebyście się nie konfliktowali. Ale na zewnątrz warto trzymać taką postawę, która mówi, co jest moje, to jest moje. Gdzie jest mój dom, tam jest moje miejsce, gdzie jest mój partner, to jest mój partner. I nikomu nic do tego, co my we własnym domu tutaj. Wolność Tomku w swoim domku. Takie było kiedyś powiedzenie, dosłownie. Okej, teraz tak. Jeśli chodzi o sprawy świątynia ciała, czyli zdrowie, a wiecie? A zupełnie spokojnie, pogodnie, jak to się mówi, popatrzcie na tą kartę. Wszystko gra, nie? Kochani moi, teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych, którzy uważają, że ich ekipa to jest tam, gdzie aniołowie i od nich dostają podpowiedzi, to tutaj mamy anielskie klucze, czyli karty i żyj własnym życiem, czyli żyj własnym życiem i pozwól żyć innym, dopowiem od siebie, własnym życiem. A teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta ekipa, która im podpowiada, czyli tam mamy różki, kopytka, co by nie jeszcze, dobra. A dzisiaj jest ten moment, kiedy zaczyna się w Twoim życiu to, czego chcesz, czyli innymi słowy, tu i teraz, to jest ten moment, kochani. Okej. Dobrze, teraz magiczna podkowa, dobro, szczęście, przyciągamy, swoje pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. I wreszcie biały klucz i tarot zaczarowanego lasu, kochani. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy na aurę tygodnia. Dwójka zaklęć, ale w tym tarocie ona jest taka nieco połamana. Kochani, chodzi o to, żeby nie podejmować za szybko decyzji. Chodzi o to, żeby przemyśleć w tym tygodniu wiele spraw. Pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł. Co się odwlecze, to nie uciecze. Wybory są ważne, ale tak jakby miejcie uwagę na tym, żeby nikt Was nie poganiał w tym tygodniu co do tego, że macie się decydować na coś albo już coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sprawy portfela, czyli pieniądz, Wasze oszczędności i tak dalej, a tutaj przepiękne dziecię, paś buław. Kochani, jeszcze królik, który przynosi finansowe powodzenie. Kochani moi, od Waszej pasji, od Waszego zaangażowania, od Waszej pewnego rodzaju frywolności, dobrze pojętej, będzie zależała jak gdyby tutaj możliwość tego, że w Waszym portfelu zrobi się przypływ, tłuściutko się chce tutaj pieniądzom. Innymi słowy, tu przez zabawę przychodzą pieniądze. Cokolwiek to znaczy, ja Wam mówię to, co karty Wam przekazują. Lekko, łatwo i przyjemnie mogą przyjść. Z jakich źródeł? Ja nie wiem. Dla każdego z Was będzie to co innego. Niech się Wam darzy. Teraz tak, jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia. Tutaj karty gwiazdy. Wiecie co? Tutaj jakiś taki moment, kiedy Wy łapiecie w tym tygodniu azymut, łapiecie natchnienie. Jeśli nawet sprawy się miały źle, to w tym tygodniu będzie jakaś inspiracja, jak to rozwiązać. Jeśli się miały dobrze, będzie natchnienie, jak jeszcze bardziej popchnąć do tego, żeby było dobrze. To jest wszystko, pachnie tu inspiracją, natchnieniem. Jesteście pod dobrą gwiazdą. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, a tutaj wbiega dziecię pucharów, kochani moi, chciałoby się powiedzieć, przetańczcie ten tydzień lekko, łatwo i przyjemnie. Nawet jak idziecie do pracy, to idźcie tanecznym krokiem, albowiem tutaj jakieś momenty zaskoczenia
jakieś momenty zauważenia Was, jakieś momenty wyjścia innych ludzi z inicjatywą do Was, zależne są od tego, na ile Wy jakby jesteście, tak jakby rozumiecie, nie zakryci w masce, jestem sztywna, zimna, czy tam, no, prawda, ten. Także uśmiech na twarzy, lekkość kroku i cza-cza-cza. Moje ulubione, w rytmie cza-cza, podążajcie w tym tygodniu, coś się może tu wydarzyć. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, no co ja Wam powiem, a tu jest azbuław, kochani, jaka tutaj po prostu, jaki wigor, jaka pasja, jaka namiętność. A tutaj tydzień pełen seksapilu, to tak w skrócie, poważnie mówię, no już żeby nie było obscenicznie, to nie będę się wdawała w szczegóły, ale azbuław to jest energia, która rozpala, angażuje namiętność i tak dalej, także no niech moc będzie z Wami, kochani, do sypialni dalej nie zaglądam. Jeśli chodzi o sprawy świątynia ciała, zdrowie, a tutaj warto by było zwrócić uwagę na coś, bo Wasze zdrowie się skarży na takie momenty, że Wyście o nim zapomnieli, postawiliście go w krainie chłodnej, zmarzliny i że wypada, nie wiem, czy się odchudzacie namiętnie, czy coś, tak jakby ciało mówi, no podaruj mi trochę takiego luzu, wręcz, rozumiecie, o co chodzi. Teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ta siła, która Was wspiera, to tutaj idzie podpowiedź od aniołów z kart anielskich. Bądź dobry dla siebie samego. Wow. To aż tak siebie zaniedbujecie? Mhm. I teraz idzie podpowiedź dla tych z Was, którzy uważają, że diabeł to jest ta siła, która Was wspiera. Przyjaciele, których spotykasz na Twojej drodze, zawsze będą zafascynowani Twoją podróżą i zawsze Cię będą wspierać. Jeśli ktoś Cię na tej drodze nie wspiera, to znaczy, że nie jest Twoim przyjacielem. Alleluja. Tak diabełki podpowiedziały. I teraz gdzie podkowa? Tutaj jest. Ok. Dobro, szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim, magicznym łukiem. Stado koni nie dogoni. Z Waszego życia zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani.